Witamy wszystkich bardzo serdecznie na naukowo.pl. Dzisiaj jesteśmy ponownie zaszczyceni i przeszczęśliwi, że pan profesor Ernest Aleksy Bartnik z Uniwersytetu Warszawskiego, fizyk, znalazł dla nas ponownie czas, żeby przez kilka spotkań opowiedzieć nam o wielkich odkryciach w fizyce swoim subiektywnym okiem, no bo to pan profesor będzie dobierał, co uważa za ważne. Ja tutaj się nie znam, a myślę, że pozostawienie tego specjaliście jest najlepszym naszym wyborem. Witam bardzo serdecznie, panie profesorze, ponownie u nas na naukowo.pl i witam wszystkich, którzy nas słuchają. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktor. Panie profesorze, trochę się umówiliśmy, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać. Będziemy rozmawiać o nazwisku, o człowieku, o postaci, o nauce, której właściwie wszyscy trochę uczymy się w szkole, więc to nie powinno być takie zupełnie nowe i szokujące. Otóż ja rzucam hasło, a pan profesor dalej pociągnie opowieść. Pitagoras. Proszę państwa, w ogóle w moim mniemaniu właśnie jemu możemy przypisać początek nauce, to znaczy zajmowanie się światem nie z punktu widzenia takiego utylitarnego, tylko właśnie rozważaniem jak on działa, jak wygląda i co w nim można odkryć. Oczywiście wszystkie religie świata mają swoją teorię powstania świata. Wszystkie te poglądy są fałszywe oczywiście, bo nie oparte na faktach i dopiero współczesna kosmologia wyjaśniła nam, jak wszechświat powstał. Także przed Pitagorasem, który żył tam w VI wieku przed naszą erą, w Egipcie, w Mezopotamii ludzie znali bardzo wiele faktów i matematycznych, i fizycznych. Natomiast jakoś nie dążyli do tego, żeby to uporządkować i zrobić z tego teorię. To jest wielkim osiągnięciem Greków. W geometrii to był oczywiście Euklides. No a Pitagoras, o czym zaraz powiem, zrobił wstrząsające odkrycie. A mianowicie pogląd ogólny był taki, zgodny z codziennym doświadczeniem, że regularności w naturze to spotyka się tylko w niebie. To znaczy gwiazdy są stałe, poruszają się dokładnie tak samo, co 24 godziny się powtarzają, więc wszystkie gwiazdy są nieruchome. Natomiast z siedmioma wyjątkami, to takie jakieś Wałęsy, które nieregularnie poruszają się po niebie i te nazwano planetami, ale też były tam pewne regularności. Natomiast tutaj na Ziemi, no to żadnych regularności nie ma. Drzewa są duże lub małe, każdy ma troszkę inną formę. Góry też żadnych regularności nie mają. Rzeki pływają jak chcą. Pogoda jest taka lub inna, więc nie dawało się żadnych regularności zauważyć. Natomiast Pitagoras był pierwszy, który znalazł taką regularność i to w dziedzinie, która jest bardzo ważna, która była ważna wtedy dla sztuki i dla religii, dzisiaj już tylko dla sztuki, a mianowicie w muzyce. Otóż on wykrył, że jeżeli weźmiemy struny do liry i będziemy je naciągać, im bardziej taką strunę obciążymy kamieniem, tym ona będzie bardziej o tej samej długości. Im bardziej będzie napięta, tym dźwięk wydawany przez nią będzie wysoki. Mhm. Otóż zauważył, że jeżeli weźmiemy dwie struny, które będą brzmiały miło dla ucha, nie będą dysonansem, jak to się mówi, no to stosunek wag tych kamieni jest prostym stosunkiem liczbowym. Więc znalazł związek pomiędzy dźwiękami a liczbami. Czyli jednak nawet tutaj na naszym świecie dookoła sens ukryty całej przyrody można odkodować za pomocą liczb.
Jak, No bo. przepraszam, panie profesorze, ale jak to się stało, że my dzisiaj o Pitagorasie właśnie nie słyszymy o tych dźwiękach i o tych naciąganych kamieniami baranich jelitach, stosownie wyprawionych, które zrobiły za struny do instrumentów starożytnych, tylko słyszymy o tym trójkącie, który, umówmy się, 3, 4, 5, był już znany budowcom Karnaku, konstruktorom Göbekli Tepe 12 tysięcy lat temu, no bo inaczej by nie skonstruowali tego, co skonstruowali, więc jakoś, czuję pan profesor, dlaczego my się nie uczymy o tych stosunkach liczbowych, o tym wspaniałym odkryciu, tylko się uczymy o tym trójkącie? Dlatego, Wyłącznie. że ruch periodyczny drgający zawsze był zmorą uczniów i o tym się mówiło tak mało jak można i mówi się na ogół dopiero w liceum. To jest dosyć techniczna wiedza. Natomiast oczywiście twierdzenie Pitagorasa było znane, to znaczy trójka pitagorejska 3, 4, 5. Tak, to było znane na pewno w głębokiej starożytności. To nie u Babilończyków. No i to ma, ale to. To ma kolosalną wartość. Przypomnijmy twierdzenie Pitagorasa, mimo że nie jest jego, że jeżeli mamy trzy boki trójkąta, dwa małe prostokątnego, dwa małe przeciwprostokątne A i B oraz przeciwprostokątne, ten najdłuższy bok C, no to A kwadrat plus B kwadrat równa się C kwadrat, gdzie A w tym przypadku A, B i C są liczbami całkowitymi 3, 4, 5. To ma kolosalne znaczenie w budownictwie, dlatego że jeżeli chcę zachować piątkę, to jest bardzo łatwo. Biorę kawałek sznurka i obciążam kamieniem i trzymam w ręku, i to jest idealny pion. Natomiast z kątem prostym jest właśnie kłopot. Nie mieli ludzie teodolitów ani nic podobnego. Natomiast kawałek sznura już wystarczy. Teraz, jeżeli mi dacie kawałek linki żeglarskiej, na przykład, prawda, to ja sobie zaznaczę stałych odległości, na przykład odległości na rozciągnięcie ręki 3 kawałki, dalej 4 kawałki i dalej 5 kawałków. No i teraz jak zwiążę końce, to mi się i wbiję kołki na jednym rogu, potem 3 dalej, potem 4 dalej, to linka się napnie na przeciwprostokątny, będzie miała dokładnie Kąt prosty. 5 i będziemy mieli idealny kąt prosty, czyli za pomocą linki i nic więcej mogę zbudować bardzo dokładny kąt prosty. Tak zbudowano, na tej zasadzie zbudowano piramidy, znaczy Piramidy. nigdy nie zrobili tego kąta prostego. Natomiast nikogo za bardzo nie interesował dowód tego. Bo tak, Inżynier zauważył. wykorzystywano coś od czasów najdawniejszych. Ja tu ośmielę się tylko wtrącić, że, bo nie mieliśmy tutaj rozmowy z architektem, inżynierem jeszcze, chociaż to też jest bardzo ciekawa wiedza użytkowa, że mianowicie, no, są dwa sposoby, żeby coś było trwałe. Albo musi się opierać o kulę lub owal, no ale dobra, załóżmy, że kulę, to sfera, połowa sfery, iglo, tak? Iglo będzie trwałe. I to są nomadzi. Nomadzi, ludy łowiecko-zbieracze, żyją w jakichś okrągłych jurtach, iglach, etc. Natomiast jak człowiek przechodzi do osiadłego trybu życia, to musi zacząć budować w oparciu o kąt prosty, bo to jest kolejna trwała konstrukcja, sześcian lub prostopadłościan. Wszystko inne będzie się walić, lub piramida, no ale ona też musi mieć jakąś solidną podstawę, regularną. I po prostu ci ludzie nie mieli wyjścia, a do tego osiadłego trybu życia przeszli nie później niż 9,5-10 tysięcy lat temu, już na przykład w Anatolii, w Czataluyuk, i wybudowali te prostopadłościany z cegły suszonej i w Tak, nich mieszkali. Więc tak. jest pewne, że musieli to wpaść na to, tylko tego nie opisali, nie sformułowali, nie dowiedli, nie uporządkowali. Po prostu na trzy sznurki działali, no bo to było praktyczne bardzo. To jest bardzo praktyczne odkrycie i dowód tego, widzi pan, od czasów średniowiecza, nawet od czasów rzymskich, Platonowi przypisywano bardzo wiele różnych odkryć, które na pewno od niego nie pochodziły. Pitagorasowi, Pitagorasowi. Pitagorasowi uznawano go za półboga, że tak się wyrażę, i bardzo go ceniono, więc zawsze znanym ludziom przypisuje się więcej niż oni naprawdę zdziałali. Tutaj jeszcze dodam, Pitagoras był pierwszy, kto się nazywał filozofem, to znaczy, który lubiał człowiekiem, który miał wolny czas, żeby myśleć o rzeczach wyższych, o
o istocie świata, o tym, jak świat jest zbudowany i tak dalej. Tu jeszcze chcę dodać, bo to jest różnica z dzisiejszymi czasami. Pitagoras był tak urzeknięty tą myślą, że wykrył, że u podstaw przyrody leżą liczby, że chciał podziękować Bogom, ofiarując im 100 białych wołów. To się nazywa od 100, to jest hekto, więc to się nazywa taka ofiara 100 zwierząt, nazywa się hekatombą. I wyobraźmy sobie, że dzisiaj naukowiec po wykonaniu wielkiego odkrycia by ofiarował 100 białych, dobrze wypasionych Mercedesów karytasowych. No to dzisiaj tak się nie zdarza, prawda? Więc to było jego wielkie odkrycie. Założył pierwszą szkołę, to było dla swoich uczniów. No i to nie jest dokładnie szkoła, to bardziej przypomina klasztor, życie klasztorne, i tam uczniowie z nim żyli w pewnego rodzaju ascezie, słuchali Pitagorasa, rozważali jego myśli, no i opowiadali, no i to się stało zaczątkiem religii pitagorejskiej, właśnie której podstawą myślenia było, że tajemnicą wszystkich rzeczy w naturze to są liczby. Czyli jakby, że harmonia wszechświata jest opisana, czy da się opisać, czy da się ten język matematyczny odkryć? On tam Natury jest? Tak. pomocą liczb. No to raczej tak sformułuję, że tajemnice natury, że opis jej można zrobić za pomocą liczb. Tutaj musimy dodać, że dla antycznych i nie tylko, pojęcie liczby było dosyć proste. Ludzie już wtedy znali dwa rodzaje liczb. Liczby całkowite typu 1, 2, 3, 4 i to, co my nazywamy liczby wymierne, to znaczy ułamki 2 trzecie, 5 ósmych. To nazywamy liczbami wymiernymi, natomiast inne liczby, których jest znacznie więcej niż liczb wymiernych, nazywamy liczbami niewymiernymi i na zrozumienie ich musieliśmy czekać na matematyków dopiero w XIX wieku. Tutaj pan profesor powiedział coś bardzo ciekawego, że mianowicie liczb niewymiernych jest znacznie więcej. Chciałam państwu uświadomić, że mimo to matematyka twierdzi, że obu tych kategorii, wymiernych i niewymiernych, jest nieskończenie wiele. Moc liczby Ale wymiernych, nadal, ale nadal, ale i zero dziękujemy, zdaje tam się, Banachowi i konsortes za dowód na to, że mimo że nieskończenie wiele, to jednak więcej no to jednych się niż nazywa drugich. twierdzenie Peano. No i ja nie jestem matematykiem, studiowałem trochę matematyki, ale o tym nie będę mówił. Natomiast Ale nie to jest bez właśnie fajne, prawda? Bo, to jest bo. bardzo ciekawe, że tak późno zrozumieliśmy, to są liczby rzeczywiste, dzisiaj mówimy. Zresztą my mówimy dosyć neutralnie po polsku, liczby wymierne i niewymierne, to jest bardzo ładnym określeniem. Natomiast w europejskich językach mówi się rational numbers, na liczby wymierne, czyli liczby rozumne, a te liczby niewymierne nazywa się liczbami irrational, nierozumnymi. No dobra, ale teraz dochodzimy do takiego punktu, w którym mamy ten pitagorejski trójkąt, który wcale do niego nie należy, 3, 4, 5, ale możemy sobie zbudować trójkąt, jeden przy prostokąt na jeden, przy prostokąt na jeden, i nagle dostajemy niewymierną przeciwprostokątną. Zaraz dojdziemy. Wpierw zakładamy sektę, więc mamy religię, powiedzmy. No i mamy tą religię pitagorejską. Ona się rozwijała dosyć długo i zginęła dopiero tam w okolicy roku 200 na naszej ery. I to zostało tak naprawdę zostało zniszczone przez wstrząsające odkrycie, które zapewne jednego z uczniów, czy też Pitagorasa, Hipasusowi, który wykrył ku swojemu zmartwieniu i rozpaczy Pitagorasa, że pierwiastek z dwóch nie jest liczbą wymierną. To znaczy, jeżeli weźmiemy kwadrat o boku jeden, to jego przekątna no istnieje jako odcinek, każdy widzi gołym, ale
nie da się zapisać jako liczbę wymienną, czyli jako liczby dostępne matematyką w tamtych czasach. I to było wstrząsająca rzecz, co w zasadzie zabiło spowodowało upadek tej religii. Natomiast do dzisiaj pierwiastek z dwóch jest nazywany stałą pitagorejską. Także właśnie się nie, znowu Pitagorasowi to się przypisuje. I to jest ta liczba rzędu 1, kropka, nie wiem, 41 czy coś takiego. Dla nas to jest zupełnie normalna liczba. I w ten sposób, proszę Państwa. Znaczy, dla nas jest normalne, bo umiemy ją zapisać, mniej więcej sobie wyobrażamy, ile to będzie, tak? Pi razy drzwi, jak to mówią. I jakby dalsze drążenie tematu, czymże jest pierwiastek z dwóch w okolicach szóstej klasy szkoły powszechnej, przestaje być nurtujące. No, przyjmujemy bez dowodu, że istnieją takie pierwiastki, no. Tak, i nawet w niektórych szkołach się uczy, jak się bez kalkulatora wyciąga pierwiastek z dwóch czy z innej liczby. No i dzisiaj oczywiście się w szkole nie wnika, to jest liczba niewymierna. Definicja liczby rzeczywistej, bo tak je nazywamy dzisiaj, jest dosyć subtelna i wymaga pewnej kultury matematycznej, której w szkole się Nie nabywa. Nie nie nabywamy w nabywa, szkole bo takiej potrzeba znać. kultury. Na przykład jest teoria cięć Dedekinda, która tłumaczy, co to jest liczba niewymierna, i to już wymaga wiedzy ponadnaturalnej. No, w każdym razie tak się zaczęła, proszę Państwa, nauka. Jeszcze dodam na zakończenie, że o Pitagorasie, no i pisali już i autorzy antyczni, i w średniowieczu dużo o nim pisano i bardzo go podziwiano. Także większość tych rzeczy jest bardziej baśniowa, jest bardziej mitami niż rzeczywistymi faktami. Nie, tak naprawdę mamy niewiele stwierdzeń, co do których jesteśmy pewni, że to są autorstwa Pitagorasa. W każdym razie jego myśli były bardzo wpływowe. Oczywiście Platon był pod ich wpływem, Arystoteles był pod ich wpływem, Kopernik i wielu innych ludzi. Dlatego uważam, że to jest początek nauki, że to odkrycie, właśnie odkrycie muzyczne, odkrycie współbrzmienia, które tak zafascynowało Pitagorasa, właśnie jest początek badań nad naturą. Natural sciences jest początkiem nauk przyrodniczych. I tym optymistycznym akcentem Akcentem, chciałbym tak, zakończyć. a nauki, a fizyka, choć nam się wydaje, bo tak nas uczą tego w szkole niestety, niesamowicie teoretyczna i w ogóle, to tak naprawdę właśnie nauką przyrodniczą, przynajmniej u swego zarania, wyłącznie była i zajmowała się i zajmuje się nadal, nawet ta teoretyczna, opisem rzeczywistości, albo takiej, jaka jest. Albo takie, jaką możemy sobie wyobrazić, odkryć. Być może ona jest gdzie indziej jeszcze taka. Panie profesorze, bardzo panu dziękuję za dzisiejsze fantastyczne, krótkie i treściwe wprowadzenie do nauki współczesnej. O kim następnym razem? Sądzę, że będziemy mówić albo o Archimedesie, albo o Arystotelesie. Arystoteles jest niezmiernie ważny i jemu chciałbym dłuższą chwilę poświęcić, gdyż cała nauka średniowiecza w Europie była oparta na myśleniu Arystotelesa, do tego stopnia, że nauczanie Arystotelesa było częścią doktryny katolickiej. Ja tylko bym dlatego namawiała na Archimedesa, i tu bym się wstawiła za tymi, którzy do dziś tak naprawdę nie zrozumieli tego eksperymentu i co my tak naprawdę z tego twierdzenia Archimedesa wiemy. Czyli takie wejście w taki eksperyment naukowy i dlaczego my tego nie rozumiemy, bo nie robimy tego eksperymentu w szkole na ogół, tylko się nam twierdzenie podaje do zapamiętania, potem nic z tego nie rozumiemy, o co chodzi z tym wyporem. To ja bym bardzo namawiała, żebyśmy jednak tego Archimedesa dotknęli. Nie, to mieli na pewno. Dobra, dziękuję pięknie, panie profesorze. Raz jeszcze żegnamy się ze wszystkimi, którzy nas tutaj pilnie dzisiaj słuchali, i zapraszamy ponownie. Do usłyszenia. Do widzenia, panie.